Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Po tytule pewnie już wiecie, z czym dzisiaj przychodzę. Tak, mamy wykot. Zaraz wam pokażę, co i jak. Wykot według mnie bardzo dobry. Pierwszy z takich najlepszych wykotów u mnie w hodowli. Wszystkie były dobre, ale ten jest dość wyjątkowy. Godzina 7 rano przyszedłem do stajni i zastała mnie niespodzianka. Wczoraj jeszcze do 21. O 21 przyszłem zobaczyć do stajni, to jeszcze się nic nie działo. Normalnie chodziła, wszystko. No i teraz rano przychodzę i jest niespodzianka. Jeszcze nie wiem dokładnie, jakie to są, jakie płeć mają. No właśnie, jakie płeć mają, czyli są dwie sztuki. Zobaczcie. Jedna i druga. Więc nasza Klara ma dwa młode. Ten śmiga. Zobaczymy zaraz, jaka płeć. Tylko odstawię sobie kamerkę. Tak wygląda jeden maluch. A tu jest drugi. O, matka tutaj chodzi. Będę musiał przegrodzić jej. Tutaj zaraz też, żeby sama sobie siedziała, bo zobaczcie, odgania, martwi się. Więc trzeba będzie jej to odgrodzić. No i co, Florka? Masz kolejny do zabawy. Przyszedł tutaj młody. Zaraz zobaczę, jaka płeć i wam powiem. I dobra, sprawdziłem płeć. Okazuje się, że mamy dwie owieczki, więc fajnie się udało. Na powiększenie stada będzie. Spryskałem też już na pępek, żeby zasuszyło, więc już mają spryskane. I tak wyglądają maluchy. Ten ma fajne oczata łóżka. Na razie. A tu drugi. Trochę się jeszcze częsie. Są jeszcze trochę słabe. Ale pomału się rozruszają. Zaraz tutaj zabiorę się za przegradzanie tego miejsca. Żeby sobie Klara sama tutaj siedziała z maluchami. Żeby te nie przeszkadzały. Ona jest spryskana już, widać pępki, więc jest odkażona. Podścielę im tutaj jeszcze świeżą słomą albo sianem, będą sobie siedziały. No, więc ja zabieram się za rozgradzanie i zaraz się jeszcze będziemy widzieć. Dobra, już mam porobione. Tutaj są odgrodzone Klara z młodymi. Jeden sobie leży, drugi stoi. Ona też teraz może odpocząć. Siana sobie podje. Tu i dałem siana. Tam ma ciepłą wodę. Pościelone. Sucho miały. No i niech odpoczywają. Klara teraz niech nabiera sił po porodzie. Maluchy ma do odkarmienia, więc sama będzie sobie tutaj siedziała. A reszta tutaj na razie na tym wygrodzeniu. Jak trochę nabierze sił więcej Klara, to Florkę tam dorzucimy do niej.
ale na razie niech siedzi tutaj z nimi. Teraz wam z tej strony pokażę, jak to wygląda, jest trochę z dalsza. Jeszcze marchewkę będę musiał iść kupić, klarze. Tak, tutaj te cztery siedzą. Kury na razie ganiają po polu. I tutaj na tym wygrodzeniu, o z tej strony lepiej widać, leży sobie Klara z moją. No, tyle czekania i cierpliwość się opłacała. Mamy przychówek taki właśnie. Jeden śpi, spoczywa. Drugi stoi. Suche siano im tu podścieliłem, więc mają teraz sobie. No, w nocy się Klara okociła. Tamtym razem, co miała baranka, bimbra, też sama się w nocy okociła. Więc widać, że dała radę. Dobra matka. Jeszcze zostanie wstać. No. Nad imionami dla nich pomyślimy za jakiś czas. Na razie niech sobie rosną. Obydwie samiczki, obydwie owieczki. Więc fajnie się złożyło. Zobaczymy jedną z nich. Pewnie zostawię na powiększenie stada. A drugą się pewnie będę musiał sprzedać. Bo niestety nie mam warunków, aby aż tak dużego stada tu trzymać. Zobaczymy jeszcze. Bo Florka na pewno zostaje. Nasza środka. Więc tu jedną z tych będziemy musieli sprzedać. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak urosną, jak to będzie wyglądało z pomieszczeniem ich. Czekamy na wiosnę, aż pójdą na wypas. Wtedy by problemu nie było. Ale niestety później przyjdzie zima, znowu będą już wielkie, to nie będzie gdzie ich trzymać. Więc na tą chwilę mamy cztery sztuki dorosłe, jedną średnią, no i dwie malutkie. Tak to wygląda. Siedem sztuk jak na razie. Albo i zostawię sobie te dwie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy tamte też będą zakocone, bo był u nich baran, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tu jest jeszcze jedna ciekawa sytuacja, bo Beńka okazuje duży instynkt macierzyński, można tak chyba to powiedzieć, bo strasznie beczy za tymi maluchami, tak jakby to były jej. I gdy przyszedł do stajni, cały czas stała z Klarą przy tych młodych, gdy zała je, więc tak sobie pewnie ubzdurała, że to jej też. Ale na nią też może przyjdzie jeszcze pora, aby się okociła. No, więc tak to wygląda. Jeszcze może zdjęcie jakieś na miniaturkę. Dobra. Co? Na dziś chyba wszystko. Mamy kolejne młode w stadzie, więc elegancko. Teraz ma spokój, widzicie, leży sobie. A gdyby tamte były z nią, to nie dałyby jej poleżeć. Więc trzeba było ją odgrodzić. Będę musiał też pilnować, żeby do niej nie przedostały się. To jest siatka plastikowa, żeby to nie przegryzły, nie zszarpały. Ale to będę wszystko nadzorował. Paskudna pogoda dzisiaj. Jeszcze wam pokażę i będziemy kończyć. Cały dzień leje. Tak to wygląda.
Dobra, na dziś tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy. Trzymajcie się.